KKK campus. Campus. Cześć, witajcie Monika Kita. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu ekologicznego, który będzie bardziej energetyczny, bo będę mówiła o oszczędzaniu energii. Dlaczego? Dlatego, że jest to związane oczywiście z ochroną środowiska. Bardziej świadome używanie prądu energii elektrycznej jest przejawem postawy ekologicznej, ale głównym motywem mogą być też pieniądze. W 2022 roku zapowiada się podwyżka cen energii, nawet o około 20%. Jeśli tak będzie, to rachunek za prąd przeciętnego gospodarstwa domowego może wzrosnąć o kilkanaście złotych miesięcznie. Czy to dużo, czy to mało, trudno jednoznacznie powiedzieć. Na pewno stawki nie są jeszcze określone. Trwają wciąż negocjacje między firmami energetycznymi a Urzędem Regulacji Energetyki. Podwyżki cen są jednak nieuniknione, bo rosną ceny importowanego do Polski węgla, spada opłacalność wydobycia w polskich kopalniach, a dodatkowo elektrownie węglowe muszą kupować coraz droższe, Uprawnienia do emisji CO2. Nie będę jednak wchodzić w szczegóły rynkowo-biznesowo-polityczne. Skupię się jednak na praktycznych wskazówkach, skłaniających do bardziej świadomego korzystania z energii, której używanie wiąże się też z wpływem na środowisko naturalne. Wszyscy wiemy, że w Polsce prąd pochodzi ze spalania węgla. Jest to nawet około 80% energii. Tak więc jej oszczędzanie pomaga ograniczać emisję tlenków węgla, w tym CO2, tlenków siarki tlenków azotu i węglowodorów, które są uwalniane do atmosfery podczas spalania, czyli szkodzą środowisku. Warto więc się zastanowić, od czego zacząć oszczędzanie energii w domu, czyli ograniczyć jej zużycie. Na początek prosta rzecz, czyli sprzęty elektryczne i elektroniczne. Kupując w tej chwili produkty AGD i RTV, także sprzedawcy zwracają uwagę na klasę energetyczną. W tym roku nastąpiły zmiany dotyczące oznaczeń energooszczędności Etykietach, więc klasyfikacja urządzeń jest bardziej czytelna. Ale co zrobić, jeśli mamy starsze urządzenia sprzed kilku albo kilkunastu lat? Na przykład lodówkę. Ważne, żeby zastosować proste działania. Na pewno lodówka nie powinna stać obok urządzeń wydzielających ciepło, takich jak kaloryfer, piekarnik, zmywarka czy mikrofalówka. Lodówki nie powinno się często i na długo otwierać, wyjątkiem jest oczywiście jej czyszczenie. I nie można wstawiać ciepłych potraw do lodówki. Za to najlepiej rozmyrać. W lodówce zamrożone produkty, które wchłaniają ciepło. W przypadku pralki i zmywarki najlepiej wypełniać je w całości przed uruchomieniem i stosować energooszczędne programy o niższej temperaturze prania czy zmywania z dłuższym cyklem. Podobnie jest przy okazji piekarnika, lepiej go nie otwierać w trakcie pieczenia i wybierać niższą temperaturę na rzecz dłuższego pieczenia. A co z prasowaniem? Jeśli lubicie to robić, to lepiej za jednym razem wyprasować większą część ubrań, żeby nie nagrzewać za. Często żelazka, ale ja mocno popieram akcję WWF Polska sprzed dwóch lat, hashtag niewyprasowani, która zachęcała do nieprasowania ubrań, bo to wywiera niekorzystny wpływ na środowisko, prowadzi m.in. do ocieplenia klimatu, więc jeżeli chcemy być bardziej ekologiczni, to śmiało możemy nie prasować ciuchów. Co jeszcze, jeśli chodzi o oszczędzanie prądu? To jest oczywiste, ale często o tym zapominamy. Gdy przez dłuższy czas nie korzystacie z telewizora, sprzętu audio, czy komputera to odłączcie te urządzenia od prądu nie pozostawiajcie ich w trybie standby. Wymiana żarówek na energooszczędne ledowe to już jest podstawa. No i jeszcze coś, co jest bardzo ważne. Wydawać by się mogło oczywiste, ale jednak wciąż wymaga przypominania, bo ja osobiście często spotykam takie sytuacje, czyli pozostające wciąż w kontakcie ładowarki do telefonu. Pamiętajcie, że po zakończeniu ładowania telefonu Ładowarki wciąż pobierają prąd. Może są to niewielkie ilości w porównaniu do telewizora czy lodówki, jednak po zsumowaniu tych niepotrzebnych godzin w sieci mogą dać naprawdę niezły wynik. Zwłaszcza, że telefonu używamy niemal non-stop i ładujemy. Prawie codziennie. Te praktyczne wskazówki dotyczące codziennego oszczędzania energii w domu to nie są wielkie odkrycia, to są małe i proste zachowania, które skłaniają do zmiany codziennych nawyków związanych właśnie z używaniem energii elektrycznej. I to uwierzcie, naprawdę niewiele kosztuje, a można przy tym zaoszczędzić zarówno pieniądze przy okazji zbliżającej się podwyżki cen energii, i można dzięki temu być bardziej eko. Zbierając te wszystkie energetyczne wskazówki dla was, przypomniałam sobie też o pewnym kanadyjskim filmie z 2015 roku, polski tytuł to Głusza. To jest film, w którym pokazane są skutki awarii prądu i braku energii. Najpierw w jednym domu, w miejscowości, a potem właściwie w całym kraju. Obejrzyjcie koniecznie, Głusza. Film sprzed 6 lat, ale w dalszym ciągu skłania do refleksji. Ja sobie przypomniałam go ostatnio i rzeczywiście robi wciąż wrażenie. Internety. Facebook.com Ukośnik Radio Campus. Twitter Ukośnik Radio Campus. Snapchat Ukośnik Radio Campus. Instagram Ukośnik Radio Campus.